Rozdział 15. Po zakończeniu objawień na polach Kowadairia. Część tych, którzy przybywali na pola Kowadairia, była zainteresowana usunięciem z pamięci ludzi świętego imienia Boga, lecz cóż może uczynić człowiek wobec siły, mądrości, miłosierdzia i wszechmocy Boga? Podczas gdy ludzie snują plany, by usunąć z pamięci ludu wspomnienie świętego imienia Boga, Bóg posługuje się 3 biednymi dziećmi, by głosili Jego imię aż po krańce ziemi. To można porównać do mowy Chrystusa względem faryzeuszy, która miała miejsce po triumfalnej procesji Jezusa ulicami Jeruzalem. Jezus wtedy mówił: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Lucja dos Santos. Po zakończeniu objawień, spotkań z Panią, która przedstawiła się pastuszkom jako Matka Boża Różańcowa, Lucja często przychodziła na pola Kowadairia. Miejsce było niszczone. Ciągle zadeptywana ziemia stała się niezdolna do wydawania materialnych plonów. Zamiast tego jednak na polu zasiewano i zbierano inne duchowe owoce, wyrastające dzięki sile wiary i modlitwy. Przychodzący zostawiali ofiary pieniężne koło dębu, na którym objawiała się Maryja. Niektórzy sugerowali panu Santosowi zabranie pozostawionych ofiar, ale ten stanowczo odmawiał, mówiąc: to nie należy do mnie, ale do Matki Bożej. Słysząc stanowczą odmowę, Maria Carreira zaczęła zbierać pieniądze, chroniąc je w ten sposób przed kradzieżą. Z tego powodu kobietę zaczęto nazywać Ciocią Marią z kapliczki. Po jakimś czasie, w związku z przybywającymi nieustannie na miejsce objawień pielgrzymami, zwrócono się do pana Santosa o wyrażenie zgody na zbudowanie na polach Kowadairia kaplicy objawień. Ojciec Łucji zgodził się i ofiarował kwadrat ziemi o wymiarach 20x20 metrów. Do tego dołożył także pas ziemi prowadzący od drogi do mającej powstać kapliczki. Resztę ziemi zamierzał oddzielić, aby móc z niej dalej korzystać. Niestety ten zamiar również został unicestwiony przez nieprzerwaną rzeszę pielgrzymujących. Pomimo zakończenia spotkań z Panią, życie w domu państwa Santosów nie wróciło do równowagi. Maria Rosa nadal niepokoiła się o córkę. Nie wiedziała, co myśleć o tym, co się działo. Do tego była już znużona ciągłym posyłaniem którejś z córek po Łucję, ponieważ do domu nieustannie przychodzili obcy ludzie, wyrażający chęć spotkania się i porozmawiania z najmłodszą córką Santosów. Wszystko to burzyło ustalony przez tradycję plan dnia, wywołując sporo zamieszania w codziennym życiu. Gdy Łucja szła się spotkać z czekającymi na nią ludźmi, jedna z sióstr pilnowała za nią stada. Ponadto Maria Rosa lub siostry Łucji nie zawsze miały czas, by towarzyszyć wizjonerce w modlitwie na polach Kowadairia, szczególnie, że pielgrzymi nie chcieli się rozchodzić, jeżeli nie pomodlili się w towarzystwie dziewczynki. Nie widząc więc innego rozwiązania, Maria Rosa postanowiła sprzedać trochę i, porozumiawszy się z mamą Hyacynty, posłać dziewczynki do nowo otwartej szkoły dla dziewcząt w Fatimie. Będąc już za murami szkoły, Hyacynta często w czasie przerw nawiedzała w kościele Najświętszy Sakrament. Pewnego dnia powiedziała do Łucji: wydaje się, że ludzie zgadli, gdzie jesteśmy. Jak tylko wejdziemy do kościoła, od razu tyle osób zadaje nam pytania. Wolałabym być sama i rozmawiać długo z ukrytym Jezusem, ale nigdy nam na to ci ludzie nie pozwalają. Rzeczywiście ludzie nie dawali spokoju pastuszkom. Nachodzili, zagadywali dzieci przy każdej nadarzającej się okazji. Co więcej, nie tylko chcieli się dowiedzieć czegoś o objawieniach, ale także opowiadali dzieciom o swoich zmartwieniach. Hyacynta, będąc osobą
o wrażliwym sercu, każdemu okazywała współczucie, a po spotkaniu z jakimś szczególnym grzesznikiem zwykła mówić: musimy się modlić i Panu Jezusowi składać ofiary za Jego nawrócenie, aby biedak nie dostał się do piekła. Dzieci były zmęczone panującą wokół nich atmosferą i ogólnym zamieszaniem. Miały dość ciągłego nagabywania, zaczepiania, zadawania pytań i wysłuchiwania problemów innych ludzi, dlatego też zdecydowały się na stosowanie pewnego skutecznego fortelu. Otóż kiedy ktoś pytał, czy wiedzą, gdzie mieszkają dzieci, które miały objawienia, skrupulatnie wyjaśniały drogę do swoich domów. Gdy pytający kierowali się we wskazanym kierunku, pastuszkowie chowali się, starając się nie dać znaleźć. Dzieci nadal odwiedzał ksiądz Krus z Lizbony, który nauczył je modlić się aktami strzelistymi. Hiacynta szczególnie upodobała sobie dwa, dlatego modląc się często powtarzała: o mój Jezu, kocham Cię, lub też: słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem. W domu Łucji nadal panowała niepewność, podejmowanie kolejnych prób wiary, które pojawiły się równocześnie z żalami, kłótniami i niechęcią domowników. Maria Rosa czuła, że z dnia na dzień traci wiarę. Była coraz bardziej zdezorientowana, nie wierzyła bowiem w objawienia, jednak mimo niewiary w słowa córki oddawała siebie, Łucję i całą swoją rodzinę pod opiekę Matki Bożej. Po latach Łucja żałowała, że jej rodzina i ona sama nie wzięła przykładu z historii Abrahama i jego bratanka Lota. Przywołując tę biblijną historię, pisała: niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewni. Odłącz się ode mnie. Jeśli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Łucja z żalem stwierdziła, że gdyby wszyscy ludzie myśleli w ten sposób, nie byłoby na świecie tylu wojen, tylu rozbitych rodzin i niezgody między braćmi. Po zakończeniu objawień władze kościelne nałożyły na Łucję obowiązek milczenia na temat wydarzeń z Pulkowa da Iria. Z tej też przyczyny Łucja przez całe życie miała wątpliwości co do konieczności wypowiadania się na ten temat, gdy opuściła na zawsze rodzinny Aljustrel do obowiązku milczenia. Doszedł kolejny, konieczność pozostawania w ukryciu incognito pod innym imieniem. Podjęto taką decyzję, gdyż wzbudzała ona zbyt duże zainteresowanie zarówno ze strony władz świeckich, niechętnych Kościołowi, jak i wiernych, chcących ze szczerego serca dotknąć świadka powierzonej przez samą Maryję tajemnicy. W późniejszym czasie, gdy wiele ważnych osób, przeważnie klasztornych przełożonych, nalegało wręcz, by Łucja wypowiadała się na temat tamtych wydarzeń, ona unikała udzielania odpowiedzi wprost. Wierna ślubowi posłuszeństwa zawsze odpowiadała zgodnie z prawdą, ale tak kierując wypowiedź, by uniknąć konieczności wypowiedzenia się na przykład na temat trzeciej części tajemnicy fatimskiej. Taka postawa niewątpliwie świadczy o niezwykłej inteligencji Łucji, a jej odpowiedzi były godne najwyższej klasy dyplomaty. Oczekujący odpowiedzi wiedział, że ją otrzymał, ale po głębszym zastanowieniu uświadamiał sobie, że otrzymał tylko część, to rodzącą wiele możliwości interpretacji. W tym czasie adwokat dr Carlos Mendes z miejscowości Torres Novas zaproponował Marii Rosie zabranie Łucji na kilka dni do swojego domu, by tam odpoczęła i nabrała sił. Dziewczynka zamieszkała na pewien czas w jego domu. Przebywając u zacnego gospodarza, Łucja odwiedzała także inne, proszące ją o to rodziny. Była goszczona na przykład przez rodzinę pana Gilberto, który w późniejszym okresie wykonał figurę Matki Bożej czczoną
obecnie w kaplicy objawień, po śmierci pana Santosa oraz Hyacynty i Franciszka, dr Formigao ponowił propozycję oddania Łucji na wychowanie do pani Asunkao Avelar w Lizbonie. Maria Rosa, mając w pamięci słowa męża, znów odmówiła, wyraziła natomiast zgodę na wyjazd z Łucją do lekarza do stolicy. Propozycja ta padła z ust medyka, który w Aljustrel nie potrafił sobie poradzić z ciągłym niedomaganiem Marii Rosy. W stolicy niestety okazało się, że stan serca Marii Rosy nie pozwalał na operacje, które mogłyby wyleczyć nerki i kręgosłup. Łucja była także gościem pani Dolores, właścicielki farmy Valado, u której spędziła kilka dni przed wyjazdem do Lizbony. Pani Dolores napisała do dziewczyny list datowany na 4 grudnia 1919 roku. W korespondencji Łucja została poinformowana o tym, że Anna, służąca nadawczyni, wyzdrowiała. Kobieta dziękowała Maryi, że za pośrednictwem Łucji wysłuchała jej modlitwy. Wyjazd do stolicy był okazją do poznania kobiety, która zaproponowała opiekę nad Łucją, gdyż to właśnie u niej zatrzymały się matka z córką. Maria Rosa przystała na tę propozycję pod warunkiem, że pojedzie jeszcze z nimi Emilia, chora dziewczyna z miasteczka Ramila. Łucja, wspominając pobyt w Lizbonie, napisała: jedna pobożna pani przyjęła nas do siebie, do domu i zaoferowała płacić za moje kształcenie w pensjonacie. Pomimo zachowania wielu środków ostrożności, wiadomość o pobycie Łucji w Lizbonie i jej dokładnym miejscu zamieszkania dotarła do szerszej publiczności. Doprowadziło to do tego, że dom pani Avelar był nachodzony przez kolejnych ciekawskich. Sytuacja niepokoiła wszystkich, także gospodynię, która była szlachcianką, a w związku z panującą niechęcią władz do ludzi legitymujących się takim pochodzeniem w republikańskich czasach, kobieta czyniła starania, by pozostać osobą jak najbardziej niezauważaną. Łucja w czasie pobytu w Lizbonie odwiedziła szpital, w którym przebywała i zmarła Hyacynta. Widziała łóżko, na którym zmarła jej kuzynka. Po zdiagnozowaniu choroby Maria Rosa wróciła do Aljustrel, zostawiając Łucję pod opieką pani Avelar. Maria Rosa wracała do domu z nadzieją na to, że podczas ich nieobecności ustały pielgrzymki do miejsca objawień. Lekarz i pani Asunkao odpowiedzieli na to: o tak, pani Mario Rosso, ma pani rację, dobrze jest usunąć wszystkie dowody, aby w ten sposób lepiej zaświadczyć o prawdzie. Przypuszczenia Marii Rosy nie sprawdziły się. Nieobecność Łucji w Fatimie wywołała duże zamieszanie, którego konsekwencją było między innymi wezwanie matki do siedziby starostwa. Odpowiadając na pytania odnośnie do celu wyjazdu i miejsca pobytu córki, Maria Rosa mówiła: moja córka Łucja jest tam, gdzie chce być i gdzie ja chcę, żeby była. Nie powiem gdzie, bo nie chcę, żeby ludzie zaczęli tam chodzić, wypytywać ją, przeszkadzać jej w nauce, jak to robili w Fatimie. Tam, gdzie jest, zostanie wychowana i wykształcona. I chcę też zobaczyć, czy jeśli nie będzie jej w Fatimie, wszystko to wreszcie się skończy i będę mogła jeszcze pewnego dnia spokojnie mieszkać w moim domu, co nie jest możliwe, kiedy tylu ludzi puka do mych drzwi. W tym czasie pani Avelar była już pewna, że Łucja jest poszukiwana przez władze, dlatego też, bojąc się zarówno o siebie, jak i o dziewczynkę, zaproponowała doktorowi Formiao, że skontaktuje się ze swoją kuzynką zakonnicą, matką Lindim, ze zgromadzenia świętej Doroty w Lizbonie, będącej przełożoną niewielkiego domu w Santa Marina. Szlachcianka chciała prosić krewną o przyjęcie Łucji jako wychowanki do kolegium sióstr Doroteuszek dla portugalskich dziewcząt w Tui w Hiszpanii. Oczekując na odpowiedź, Łucję ukryto w domu doktora. Obowiązywało ją tam wiele obostrzeń dotyczących zachowania. Między innymi nie mogła się zbliżać do okien ani wychodzić. Pewnego dnia
Wracając z mszy świętej, dziewczynka została rozpoznana przez panią Adelaidę, prawdopodobnie siostrę hrabiny Margaridę. Kobieta, zapoznawszy się z sytuacją Łucji, zaproponowała, by ta została wychowanką znajdującego się niedaleko kryjówki Łucji Kolegium Luisy Andalus. Doktor Formigao z zadowoleniem przyjął proponowane rozwiązanie. Niestety, równocześnie z próbami umieszczenia Łucji w Kolegium Fatimie rozpoczęto intensywne poszukiwania wizjonerki. Dlatego też, by uspokoić sytuację, Łucja wróciła do rodzinnej wioski w towarzystwie siostry doktora Formigao oraz 18-letniej, niedawno ochrzczonej Cecylii, która w przyszłości miała zostać jedną z założycielek Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Bolesnej. W tym czasie przywrócono diecezję w Leiri z biskupem José Alvesem Correą da Silvą, który od razu przystąpił do badania spraw związanych z wydarzeniami w Fatimie. Pani Dildzie, przyjaciółce rodziców Franciszka i Hiacynty oraz zaufanej biskupa, powierzono obowiązek przywiezienia Łucji do Leiri. Gdy to nastąpiło, wizjonerka wyspowiadała się, nie wiedząc, że po drugiej stronie krat konwencjonału znajduje się biskup. Łucja cieszyła się na spotkanie z biskupem. Nie odczuwała strachu, chciała jak najszybciej spotkać się z kapłanem, by się przekonać, czy wszystkie pozytywne opinie, jakie słyszała na jego temat, były prawdą. Jedną z nich było to, że biskup posiadał dar odczytywania prawdy. Pierwsza wizyta miała miejsce w pałacu biskupim. Łucja wspominała ją bardzo dobrze. Zaznaczała, że została przyjęta z wielką gościnnością, uwagą i delikatnością. Rozmawiała z biskupem w cztery oczy. Opisała go jako człowieka pełnego wiary i płynącego z niej spokoju. Biskup wielokrotnie spotykał się z Łucją, jej matką. Dzięki tym spotkaniom starał się wyrobić opinię na temat Łucji, dlatego też wnikliwie analizował jej zachowanie oraz życie duchowe. Po tych spotkaniach stwierdził, że ma do czynienia z osobą pokorną, głęboko wierzącą, prostolinijną, która poprzez swoje zachowanie i wypowiadane zdania nie może dawać świadectwa, iż to, co wydarzyło się w Fatimie, było jej wymysłem i kłamstwem. Także fatimski proboszcz powiadomił Marię Rosę o tym, iż ksiądz dziekan z Olival chce porozmawiać zarówno z nią, jak i Łucją. Maria Rosa przystała na prośbę, choć nie bardzo chciała ją spełnić, między innymi z powodu perspektywy odbycia kolejnej męczącej podróży, której nie chciała podejmować ze względu na chorobę. Godząc się na to spotkanie, mówiła: już wolę znosić zmęczenie niż ból. W Olival dziekan przyjął Marię Rosę oraz Łucję życzliwie i zaproponował dziewczynce wyjazd do Porto. Matka nie chciała przystać na tę kolejną już propozycję dotyczącą przyszłości córki, gdyż czuła się zobowiązana wobec pani Avelar. Dziekan obiecał jednak porozmawiać zarówno z doktorem Farmigao, jak i szlachcianką. Perspektywa wyjazdu do Porto wydawała się Łucji czymś strasznym. Swoimi odczuciami dzieliła się z matką. To jak złożenie za życia do grobu. W duchu powtarzam sobie: nie, nie pojadę. Wolę jechać do Lizbony albo do Santarem. Przebywając tam, będę mogła od czasu do czasu przyjechać do Fatimy, zobaczyć się z rodziną, być z nimi w kontakcie. A jak pojadę do Porto, to koniec. W drodze do Aljustrel zarówno Łucja, jak i Maria Rosa przeczuwały, że wizjonerka po raz ostatni wraca do rodzinnej miejscowości.